A dzisiaj w Uncharted 3! O właśnie, czy dobrze widzę, że to nas właśnie wspomniany przyjaciel sali? Ej, ale mógłbyś już kulturalnie do śmietniczka. Ręce do góry. Dobrze się zaczyna. Dobrze się bawisz, Kater? No, boki zrywam. Co powiedzieć? Jak go panowie zdobyli? Czy to ważne? Mój klient będzie zadowolony. Hej, momencik. Oho. Sali to fałszywki. Zapewniam pana, panie Drake. O, masz rację. Te fałszywki jeszcze śmierdzą tuszem. Jesteś złodziejem. No proszę, i kto to mówi? Chociaż no, my nie ukradliśmy tego. Czyli znowu zaczynamy z wysokiego C. O kurwa, już mordę dostaliśmy, no pięknie. Prawie. Oj, no właśnie, nie do końca, jest. Dobra, łokieć kpięta i nie ma klienta. Co to? O, mam go, bracie. Szybko, walnij mu! Kiepski pomysł, dziadko. Oj, coś nie dało rady. No i mamy tarapaty! Zapraszam was do komentowania, lajkowania, miłego oglądania. Siemano, siemano, z tej strony Walczy i zapraszam was na trzecią odsłonę kultowej serii, czyli Uncharted 3 Oszustwo Drake'a po raz kolejny. Wraz z naszym uwielbianym Drake'iem udamy się w przygodę w poszukiwanie skarbu. Standardowo będą pościgi, wybuchy, strzelaniny i epickie cutscenki. Przyznam się, choć będę się pewnie powtarzał jak przy poprzednich częściach, że grałem w to bardzo, bardzo dawno, jeszcze na PS3, więc po raz trzeci wrócę do czasów takiej swojej młodości, by przypomnieć sobie tą epicką przygodę. No ale tak troszeczkę, żeby zobrazować fabułę, tak jak było przy poprzednich częściach, że tutaj był skarb Marco Polo, to tym razem wraz z Nathanem będziemy musieli odnaleźć legendarne miasto Ubar, o ile dobrze pamiętam z tego, co przeczytałem przed nagraniem, zwanego jako taka Atlantyda pustyni. Więc będzie kurwa ciekawie, jedynie co to wiem, że jeszcze będzie z nami nasza ukochana, bo tak w sumie dwójka się skończyła, Elena Fisher, no i nasz przyjaciel kurna nierozłączny, czyli Sally. Dodatkowo tak powiem wam szczerze, że przed nagraniem jak sobie poczytałem najwięcej o co chodzi o Uncharted 3, bo jak sam mówiłem, dawno w to grałem, to taka ciekawostka mi wyskoczyła, że Francis Drake, czyli nasz przodek, który był wspomniany w pierwszej części i doszliśmy jego śladami, żeby odnaleźć skarb, też był zainteresowany, jednak z tego zrezygnował. A my z Nathanem ruszamy w tą przygodę. Oczywiście nowa gra, oczywiście kampania, oczywiście weźmiemy sobie wymagający. I mamy tutaj zapis. Więc zaczynajmy kolejną, już trzecią epicką przygodę, a wiem, że jeszcze jest czwarta, więc niedługo będzie może na kanale. Wszyscy ludzie marzą, ale nie w ten sam sposób. Ci, którzy marzą nocą w zakurzonych zakamarkach umysłu, budzą się za dnia, by odkryć marność tych snów. Lecz marzyciele dnia są niebezpieczni, gdyż mogą śnić z otwartymi oczami, by ten sen ziścić. To moje dzieło. Mocne? Nie powiem. O właśnie, czy dobrze widzę, że to nas właśnie wspomniany przyjaciel sali? Ej, ale... Mógłbyś już kulturalnie do śmietniczka. Ale widzę, że zaczynamy London. Aha, czyli w jakichś slumsach. No to kurna grubo. Zresztą budka telefoniczna. Bardzo charakterystyczny punkt Anglii. Co, na kolejeczkę po jednym? Widzę, że same
nieprzyjemne typy, same nieprzyjemne mordy od razu nam się rzucają. Oho. Już tu jakiś pan... Jakiś problem chyba szuka. Ręce do góry. Dobrze się zaczyna. Dobrze się bawisz, Kater? No, boki zrywam. Ciepłe powitanie. Są czyści. Najmocniej przepraszam. Ostrożności nigdy za wiele. Pan Talbot, jak rozumiem. Panie Sullivan i panie Drake. Zgadza się. Masz go? Najpierw zobaczmy pieniądze. Kater. Uuuu, piękne funty, jeszcze proszę z królową. Muszę potwierdzić autentyczność. Oczywiście. Serio? Miałeś to na szyi? Chociaż no w sumie, kto by mógł na to wpaść? XVI wiek, styl elżbietański. Właśnie, to nie jest wyryte ten... Wyryte motto Sir Francis Drake. Francis Drake, tak. Cóż, wygląda na oryginalny. Oczywiście, jak mogłeś? Proszę powiedzieć, jak go panowie zdobyli? Czy to ważne? Mój klient będzie zadowolony. Ej, momencik. Oho. Sali, to fałszywki. Zapewniam pana, panie Drake. O, masz rację. Te fałszywki jeszcze śmierdzą tuszem. Co ty u licha kombinujesz? Może to was trzeba o to zapytać. Jaja sobie robisz? Oferta nieaktualna. A ty, powiedz swojemu klientowi, że skrewiłeś. Chodź, Nate, zwijamy się. Przeceniacie, panowie, swoje możliwości. Proszę dać mi pierścień, zabrać walizkę i wyjść jak dżentelmeni. Oho. Co możecie. Rób, co pan mówi, synku. Synku? Jesteś złodziejem. No proszę, i kto to mówi? Chociaż no my nie ukradliśmy tego. Uuhuhuhuhu. Czyli znowu zaczynamy z wysokiego C. O kurwa, już mordę dostaliśmy, no pięknie. Dopiero co za... stać! On jest mój! Oj! Oj! Kurna, za późno wcisnąłem trójkąt. Lejkę tam. O, pięknie! Ej, Sali też daje zajebiście radę. Dobra, kuko. Dawaj. Tak jest! Dawaj. Dalej, nie śpimy! No. Nie śpimy. Dobra, wystarczy, stary. A, tym razem nie pykło, co? O ty kurwa. Tylca? Dawaj go. Dobra, pyk. Pięknie. No, Sali mimo wieku daje radę. Dawaj go tutaj, Sali. Ja się już z nim rozprawię. Oj, no właśnie. Nie do końca, jest. Dobra, zbieraj. Łokieć kpięta i nie ma klienta. Co to? O, mam go. Szybko, walnij mu. Kiepski mamy z dziadka. Oj, coś nie dało radę. No i mamy tarapaty. Sorka, panowie, ja spadłem stamtąd. O kurwa. Ej, wylałeś mi drinka! Jeszcze jedna kolejka. Rzuć po bliskim wrogom, naciśnij kierując, okej. Masz, to ode mnie. O kurwa, to teraz kilkoma na raz będziemy się tłukli? Dobra, to mogę tym mi popychać, dobra. Oj. Dobra, mamy go. O, Sali do nas dołączył, super amsko. Zapraszam. Kurda, w kąt mnie wzięli, nieładnie. Fuck and shit, dostałem jeszcze po mordzie. Dobra, mamy pani. Dobrze, a Drake dobrze się nakurwiasz. Tylko ja tak za bardzo... Za późno wciskam guziki. Dobra, kto jeszcze? Dawaj tych pacjentów. Ale mordobicie mamy na początku. Co za rozruba.
A ty jeszcze stoisz? Dawaj go. Niech to! Puszczaj Saliego. No, dzięki za bardzo zamknięty. O-o. Kurwa, jeszcze wielkolud. Aj. O stary. Okropność. Chodź. Nie, nie. Daj mi tylko chwilę. Zaraz zatańczymy. Tylko kości rozprostuję. No i co teraz? Aha. No na pewno, Drake, to nie był dobry pomysł. Of, kurwa. Dobra, co tu wymyśleć? Myśl szybko, dobra. Myśl szybko. Gotów na ciąg dalszy. Nie wiem, czy to jest... Drake, przecież będziemy z nim szans. Oj, o, dobra, role się troszeczkę zwróciły. Dobra, no mieliśmy chwilę przewagi, ale wielkoluś się zaczyna wkurwiać. Dawaj, 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 Drake, dawaj, dawaj, lej go. Oła! Kurna, jak w Matrixie tu wszystko normalnie. Oła! Oj, tam jedynki już mogły polecieć. O! W porządku? Nic ci nie jest? Tylko duma ucierpiała. Przyda im się przepychaczka. Już mamy taką jedną dużą. Chodź, idziemy, Nate. Idziemy, Nate. Dobra, no to zaczynamy, no. Kurde, powiem wam, w pierwszej części zaczęliśmy ze strzelaniny na kutrze. W dwójce żeśmy, kurna, z wykolejonego pociągu zaczęli, a tu mamy bójkę w barze. Dobra, czy ktoś nie ma jakiegoś pistoletu tutaj, czy coś? No standardowo zaczynam się rozglądać, bo obstawiam, że już tutaj gdzieś tu mogą być jakieś skarby poukrywane. Właśnie tu mi coś zaczęło migać. Tak, tam coś mamy. Ale zaraz, zaraz, zaraz jeszcze tu się rozejrzmy. Czy tutaj coś nie mamy? O, o! Pierwszy skarb! Medalion bokserski, antyk! Idealnie w punkt akurat. Ten skarb się trafił, ale tu mi się jeszcze przy barze coś świeciło. O, proszę bardzo. Mosiężne puzderko na zapałki. Serio? Gdzie to ma otwarcie? To chyba tutaj jest, nie? No dobra. Nie, te skarby są przemyślane. No kurwa, i w barze, nie? Dobra. O nie, znowu? Dalsza część bijatyki? Dobra. Ładnie mu żeśmy ryj rozkwasili, tylko szkoda, że żeśmy tego nie mogli zobaczyć. Dawaj tego. Dawaj mu to. Patelnią mu to przyjeżdżę. Idziemy, młody? Tak. Idziemy. Idziemy, idziemy. Czekaj, ja tu się jeszcze po kuchni rozejrzę. Chociaż nam Drake troszeczkę utyka sali. Też, ale no chłopaki dali radę, no kurde. Z takiej opresji wejść. No dobra. Chodziło na to... O kurwa. Ups. Ups. No nie no. Serio, panowie. O. To z takim wielkoludem, żeśmy się na marne naparzali. No chodź tutaj. Mocno tylko w gębie, cwaniak. Ej. No, ciekawe, czy ty byś 15 gości w barze rozwalił. Oho, jedzie bossu. Leżeć. Leżeć, kurwa. Wróci. Ten kurwa laluś, zesrany, co chciał nas oszukać. Dziewkobie? Co to? Kto to jest? Witaj, Wiktorze. Kate. Kate. Widzę, że zamieszkałeś w Rynsztoku ze swoim podopiecznym. Swój podopieczny? Masz bardzo dziwne upodobania, jak na swój wiek. Wiedziałem, że to twoja sprawka. Damka. Oj, uważaj, bo się rozpuścisz. Pyska, ty z ciebie gówniarz. Nie znasz strachu. Bardzo ciekawe, czego naprawdę się boisz. Ani kul, ani krwi, ani połamanych kości. Nie. Ciebie to podnieca. Prawda? Tak, lubimy sodomaszata. Oszukasz śmierć. Już niejednokrotnie oszukaliśmy. Spokojnie, Sullivan. Nie zrobię pańskiemu koledze krzywdy. Chcę tylko odzyskać swoją własność. Oddawaj to. Jaką? Oj!
Boże, drogi. O kurwa. Głupcze! Nie ma za co, wasza wysokość. Pani Marlowe, proszę wsiadać do samochodu. No nie, chyba nie żałujecie tych dupków. Co? O kurwa. Nie, no nie możliwe, no jak mogli nas zastrzelić zaraz na samym początku? Ale faktycznie, zobacz, kurwa, na stosie śmieci gdzieś w jakichś slumsach. Ja pierdolę. Grubo. Oj, mega grubo. No ale dobra. Kolumbia. I co my w tej Kolumbii? Co nagły zwrot akcji? O co, come on? 20 lat wcześniej. Czyli jesteśmy młodym Drake'iem. Nie pamiętałem tego. Przyznam się szczerze, jakoś tak mi pamięć nie przyswoiła tego, że Francis Drake. Czyli on udał się na jakiś ten swojego, że tak powiem, wuja. Jedziemy, ale to zabrzmiało. Wielkość, okej, okay, dobra, zaczynaliśmy. O, mamy notatki Drake'a. Okej, okay, Drake Ship, aha, statek The Golden, aha, złote ten, dobra, co tu jeszcze mamy? Nie, Afryka, Albania, Borneo, ej, to... Nie, bo to nie jest nawiązanie chyba do dwójki, co żeśmy ten, no chyba tak, z tym skarbem Szambali, chociaż nie, no Francis Drake, już jedynka chyba nie było na Borneo, gdzieś tam na wyspach, ale ono właśnie, o tak, to jest chyba opowiedziane o tym Marco Polo. No dobra, ciekawe. Dzień dobry pani, ja tu tylko przyszedłem się tak rozejrzeć. No dobra, czyli co, popatrzmy, co my tu mamy? Mogę to przeczytać? Honors de Albierito? Nie wiem, kurwa, dobra. O, coś mogę wcisnąć, czekaj. Szalupy. Superancko, to co, tak mogę se... Okej, okay, pozwiedzać. Dobra, tu mamy oczywiście... armaty. No to co, do każdej armaty teraz będę podchodził bez sensu chyba. O! W armacie był... Nie, no serio? W armacie schowany skarb? No nie wiedzę, że... Pierścień ze szmaragdem i brylantami. Dobrze nam idzie, mam trzy skarby. Tu co mamy? Dzwony okrętowe. Tu co to jest? Posąg hiszpańskiego mnicha. A tu co? Nie, to też nie. Złota łania walczy z Hiszpanami. Dobra, tu ja coś zwiedzający. Dobra. Okej, tu coś jeszcze mamy. Muzeum. Dobra, już jak jesteśmy, to sobie pozwiedzamy. Tu mamy jakieś dzwonki. Nie tutaj. Dokumenty historyczne, ale nie mogę nic odczytać. A tu coś jest? Nie ma. A! Kurna, serio? Zabytkowa portmonetka. Ach, twórcy, kurna, powiem wam szczerze, że... Nie, to też nie. Kompasy okrętowe, tylko gościu zasłaniasz mi. Powiem wam, że w takie miejsca sobie wsadzacie te skarby. Galeon i statek. Może dobra. Na górze. No na górze, na pewno na górze jest to, czego szukamy, a pewnie właśnie szukamy tego pierścienia naszego przodka Francisa Drake'a. Czyli po raz drugi już jest wplątany w naszą przygodę. Dzwon i kompas, okej. Okay. Oho. Mamy tu ochroniarza. Dzień dobry panu. Czy mogę sobie tu połazić? Musi być w jednej z gablot. Museo cierra en 15 minutos. Coś chyba została minuta, nie wiem, nie znam się. Mogę zakręcić kółkiem? Jestem piratem! Dobra, ale chyba nic z tym za bardzo związane. Okej, okay, medale, jakieś szczęki. Tu szalupy.
Dobra, bo ja nie wiem za bardzo. Dobra, tu jest. Jezus, co to jest? Nie tutaj. Kombinezon nurkowy, kurde. Powiem wam, że trochę wygląda jak z Potworu i Spółka. Nie wiem, czy oglądaliście tą bajkę. Dobra, tu nic nie ma. Ale obstawiam, że pewnie szukamy tego pierścienia. Przebija się przez... Dobra, okej. Nie. Zabytkowy ten. Też bym potrzebował chyba faktycznie książki otworzyć. Aha, na statku... Kurna, poczekajcie, bo tutaj jest oznaczone coś. Dwa portrety. Dobra, czyli szukamy dwóch portretów. Tu. Tu jest, ale to nie te. To nie te. Wskazówka. Znać goblotę, no właśnie, no staram się znaleźć, ale to chyba to nie będzie tutaj. Chyba muszę się dostać jeszcze. Tu mogę? Nie mogę, kurde. No tu jest narysowane na tym. I nas albo z tego statku muszę, The Golden Ships of... Okej. Czekajcie, bo teraz nie, no zgubiłem. Portrety, gdzie są portrety? Tu są. Mogę to sobie wcisnąć? Nie. Kurde, zajebałem się. Poczekajcie, wiecie co? Dobra, ja sobie to rozkminię na spokojnie. A, jest! Kurna, ja nie do tej gabloty zajrzałem, a ja tak chodziłem. Ale za mnie normalnie głąb. No tak, na pewno. Ale to chyba nie będzie przeszkoda. Narysuję sobie ten właśnie kompas, bo to tak wygląda, taki skomplikowany dosyć. I jakieś wytyczne. Czy to nie jest Sally? Tylko, że tak ze 30 lat młodszy? Tak, schowaj się za biurkiem, w ogóle cię nie będzie widać. Aha, obaj te spojrzenia złodziejaszków. Ja to tylko oglądam. Jaki piękny żagiel. O, skubany. Ale czy on z nami? Co? Ale dlaczego on nas... Ano w sumie mówił, że minuta, nie? No ale serio? Pendejo! No, pendejo ty, kurwa, donna mama i es ujocita, kurwa. Tam jest. No właśnie, ale on dlaczego w sumie to otworzył? To jest dla mnie ciekawe. Dlaczego on nam pomógł? Znaczy, pytanie, czy on sobie też nie chciał pomóc? No dobra, tam jest. Chodźmy za nim, tylko standardowo rozejrzyjmy się. Czy czegoś nam tutaj... Coś nam tutaj nie poświtkuje. To wiecie, tu kosz... Muszę go dogonić. Dobra, spokojnie. W lufę zajrzyjmy. Wiecie, jak to jest. Dobra, wiecie co, bo ja w sumie save'a nie zrobiłem. Więc może machnę save'ika tu w tym momencie. Tam stoi ochroniarz, więc chyba mnie nie puści. Ale jeszcze pójdę w tamtą stronę. Nie, nie tą drogą. Aha, no dobra, no to zróbmy save'a. Dobra, no to ruszajmy. Za naszym Sullivanem. O, tam jest. Okej, gdzie ty go?
aby chować się za obiektami znajdującymi się w pobliżu. A to co on mam... Aha! Okej, okay, no... Co ty robisz, małolat? Rozumiem, że mamy się nie dać wykryć. Nie wychodząc za ten. Okej. Okay. Nie, w ogóle to nie wygląda podejrzanie, powiem mu. Wcale. O, to może się poczęstuje. Oho, no. No właśnie, chciałem powiedzieć, tam muchy latają. To jest chyba kompostownik jakiś. Ta, i tak by zgniły. Kurwa, Drake, serio. Dobra, tu się rozejrzyjmy. Tu przy samochodziku nic nie ma. O, a możemy wejść za samochodzik? Nie. Dobra. Czyli tu już się kończy. Dobra, ty muchachos. Gdzie polazł? Gdzie polazł? O, tu mamy jakąś bramę. Poczekajcie. Zaraz pójdziemy za Salim. W śmietnikach nie ma skarbu? Hej, twórcy, tam nie poukrywaliście? Nie idę tam. No dobrze, no nie idziesz, chciałem tak cię tylko rozejrzeć. To co mają, ziemniaki? Ziemniaki przywieźli? Aha, tutaj zamknięte. O, jest sali, dobra. Jest sali. O, tu mamy schody na górę. Ale tam chyba stoi ten. No właśnie. Czyli nie pójdziemy tam. Dobra, zaraz ruszymy ze sali. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. Czy tutaj czegoś dla nas nie ma? Ten tak stoi, kurna. O! Jest skarb. Gliniane naczynie Himu. No dobra. Okej. Okay. Czyli jednak skarby z Sium. Dlatego połaśmy. Tu mam mięsny. O, proszę bardzo. Jak ładnie to wygląda. Taki zwykły targ. Możemy pożyczyć ten nóż? Aha. Sali tam poszedł i zamknął z drzwi. Wskazówka. Śledź cel. Ale jak mam go śledzić? Czekajcie. Nie. Jeszcze nie będę śledził celu. Chcę się tu rozejrzeć, bo tutaj jest za dużo miejsc, gdzie mogą być poukrywane skarby. Na przykład ten sklepik, o ile mogę do niego jakoś wejść. No, wydawało mi się, że... Nie? Że coś tam świeci? O, tu świński łepek, jakby ktoś chciał na Halloween. O, no właśnie, tu mogę sobie wejść. Tu w mięsie nie ma żadnego skarbu? Nic nie poukrywaliście? Śmietnik? Nie. Dobra, tu w kompostowniku? Też nie. Taksówka? Zaraz pójdziemy za Salim, spokojnie, nie ucieknie nam. Wskazówka, tak wiem. Policaj! Ein, zwei, policaj. Dobra, no to chyba by było na tyle. Chyba, że jeszcze tu stragany. O, tu są jeszcze jakieś schodki. Jest coś. Ale kurna miejscowa, to już wolałbym, wiecie co, z tej świńskiej starożytna figurka Chupicaro. Już wolałbym w tej świni znaleźć. O nie, po co dziennik? O, a ty co byś chciał, ziomuś? No to by było śmieszniejsze znaleźć w głowie świni, wiecie, skarb. Dobra. Chodźmy teraz za Salim. Bo to chyba o to chodzi teraz. No chyba już to nic więcej nie znajdziemy. Zobaczmy, co Sali knuje. Okej, jesteśmy w jakiejś... Czekajcie, bo gdzieś dzwoni. To ktoś zaraz wyjdzie. Chowaj się. A czemu nie mogę się schować? Ej, kółko nie działa. A, dopiero teraz zadziałało. Dobra, czyli tak, policja, oha, policja. Chyba idzie na górę. Idzie na górę, no dobra, no to fajnie, że idzie na górę. Tylko co z tego, jak tutaj nie widzę. Czekajcie, tu jest policja, aha, też nie mogę, od razu się wraca. Kurna, co tu zrobić? Czekajcie. Czyżby elementy...
Tak patrzę niby tutaj nad drzwiami. Na te żółte czyżby elementy będą spinaczkowe. No dobra, no to chodźmy. Bo chyba o to niech chodzi. To zamknięte. No. Muszę znaleźć inną drogę na górę. Okej. Tędy? Złapiesz się? Okej. Dobra. Kurwa, czekajcie, teraz tam jest niby klucz. Mogę na tą klimę się... O, właśnie. Dobra. A mogę jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej. Okej, okay, dobra. Okay, tylko poszło. Muszę się przyjrzeć. Nie chcę cię poganiać, ale możesz się ruszyć? Jaka hita, senor? Tylko, że czeka na mnie moja pani. Wiesz, jak jest. Si, si, senor. Moja pani? Ciekawie. No dobra, ale co ja teraz mam zrobić? Niżej, Drake. Wolałbym, żeby nas nie zobaczyli, wiesz? Aha, no i chuj ty. A nie, dobra, tutaj. Okej. Okay. Czyli tu. Aquí lo tiene. Aquí, aquí. Proszę, bilet. Gracias. Czyli... Adios, amigo. Okej. Okay. Muszę zwinąć ten portfel. Cholera. Nie mogę tędy iść. Aha, bo już jest tam policja. Dobra, czyli co, ja muszę zajebać Saliemu portfel. O! Znajoma sprawa. Ja to chyba Drake już od małego miał, kurwa, same problemy przygodowe. Dobra, czyli co, muszę teraz śledzić Saliego, tak? Okej, okay, no to chodźmy tutaj tym balkonem. O, proszę bardzo, skarb po drodze. W takim miejscu, super. Szamanistyczna głowa jaguara. Kurna, już mamy 8 skarbów. Szybko to idzie. Co, ja mam tam przeskoczyć na drugą stronę? Nie, dobra, tędy. Dobra, złapałeś się. Bardzo dobrze, Drake. Młody Drake. Przechodzi przez budynek. Chyba zobaczę go z dachu. Zobaczymy go z... Kurna. Tylko, że musimy się... kurna, no i co teraz? A, dobra, teraz tak. Teraz tak. Dobra, jest okej. Okay. Jakoś pykło. Rozejrzyjmy się, czy nie mamy jakiejś innej opcji. Wspinaczki, wiecie o co chodzi. Ale wydaje mi się, że chyba tutaj na dachu to już nic nie będzie. Wskazówka. No zaraz tam idziemy, no zaraz. Czekajcie, gdzie on jest? Jest, z kim się przytula? Ej! To właśnie się przytula chyba z tą naszą panią, którą żeśmy poznali przecież przed chwilą. Muszę się tam dostać, no dobra, tylko pytanie mi się pysiu, jak? Tu nie, bo tu jest roślinność. Po napisie? Żeby na niższą krawędź, serio? Ej, tu coś mamy? Serio? Kurwa? Ja myślałem, że bardziej jakąś górą? Co tu mamy? O matko, skasowało mi. Nagrody. Nie nagrody, skarby. Zabytkowy kolumbijski nóż stołowy. Wow, super. No dobra, niech będzie. Kurwa, skarb jak. Normalnie idź pan w chuj i nie wracaj. Dobra, ale no schodźmy w dół. Jak już trzeba. Tylko co? Ja mam teraz za nimi się... A, wskazówka mi się. Nie zgub celu. No dobra, a czyli co? Oni stali cały czas, czekali na mnie. Wróciliśmy się. Nie mogę go zgubić. W sumie w miejsce docelowe. Okej. Okay. Nie mogę go zgubić. A, tu nie ma już policjanta, więc dlatego tak śmiało idziemy. Dobra, idzie. Zresztą ją widać, bo się wyróżnia, bo jest czarna. O. Nie chcę tam iść. No dobra, ale w sumie ja też nie wiem, czemu my się chowałem przed policją. Przecież nic złego nie zrobiliśmy, więc muszę nie wiem czemu. Muszę buchnąć ten portfel. Muszę buchnąć ten portfel, no właśnie ciekawe jak. Dobra, bo oni tam idą, a ja nie wiem, czy tutaj jeszcze czegoś nam się nie świeci. Dobra, chyba... Chyba nie, tak rozglądam się po tych straganach.
Okej. Okay. Trzymam go w kieszeni. Mam jedną szansę. Okej. Okay. A, czyli cutscenka to jednak zrobi. Daleko jest, fajna knajpka. Zajebał mu. Serio? Tak po prostu? Salinać się nie jorgnął? Niemożliwe. Jaki zadowolony. O-o. Suéltame, viejo. Spróbujmy jeszcze raz. Puszczaj mnie! A, tak sądziłem. Tylko nie próbuj uciekać. Daleko masz do domu, synku. A ty skąd wiesz? Tak do mnie. Rodzice na pewno się martwią. Nie, nie sądzę. Dobra, nie pytam. To była niezła akcja. Masz smykałkę? Nie mam pojęcia, o czym mówisz, dziadku. Hej, nie mów tak do mnie. Tylko brakuje ci techniki. Dokładnie widać, co robisz. Odbiło ci. Tak? Śledzisz mnie po całym mieście. Pewnie myślałeś, że łatwo mnie obrobisz. Ale kiepsko wybrałeś, mój chłopcze. Co? Oddaj portfel. Mój portfel. Na sali, kurwa, stary wyga, wyjadasz. W takim razie wezwiemy policję. Proszę bardzo. Tylko pewnie spytają, czemu turysta w średnim wieku łazi po zaułkach za dziećmi. Nie złeś ciebie, ziółko, naprawdę. Po prostu umiem o siebie zadbać. A poza tym, sądzę, że przepadasz za glinami tak samo jak ja. Młody. Portfel. Co, będziemy uciekać? Próbowałem. No jasne. Aha, nie zajrzał, czy mu dmuchnęliśmy klucz. Albo on wie, o co chodzi i wie, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Znaczy, to wiadomo. Już w przyszłości, jak to się rozwiąże. To o, właśnie. Widać, co robię, tak? Czyli będziemy robić włam. O, tam okienko zostawione. Super. Dobra. Muzeum zamknięte. Muzeum zamknięte. Robota na poziomie 3. Rozdział zaczynamy. Dobra, moi kochani, czyli jeszcze będziemy mogli się pobawiać młodym Nathanem Drake'iem, ale tutaj zakończę nasz ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo łapeczka w górę, komentarzyk. Dzięki, że byliście, oglądaliście. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!